Obecnie w Polsce cyfryzacja służby zdrowia jest na dość niskim poziomie. Co prawda, prywatne placówki udostępniają czasami takie usługi jak rejestracja czy też przeglądanie historii pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to niestety tutaj sytuacja wygląda bardzo słabo. Co prawda, o e-recepcie już od dłuższego czasu trwają rozmowy, ale dla porównania, w Estonii. Już od 7 lat pacjenci mogą po prostu korzystać z tego rozwiązania. Estonia oczywiście nie jest jedynym krajem europejskim, w którym to rozwiązanie jest dostępne, no bo na przykład w Finlandii, w Norwegii, nawet w Grecji e-recepta jest normalnie dostępna dla pacjentów. W Polsce wideorozmowy są rozwiązaniem bardzo niszowym. Podczas gdy w innych krajach, na przykład w USA, czy też we Francji powoli stają się standardowym narzędziem, które jest używane przez lekarzy przy normalnej terapii. Według naszych badań, Ponad 70% pacjentów uważa, że cyfryzacja służby zdrowia w Polsce jest słabo rozwinięta. Jednocześnie, ponad 73% badanych chciałoby otrzymywać e-receptę w postaci elektronicznej. Prawie 70% pacjentów uważa, że rozwój technologii w zakresie prowadzenia konsultacji zdalnie będzie miał bardzo pozytywny wpływ na dostępność usług lekarskich. Moim zdaniem, można się wspierać na temat tego, kiedy. Te usługi staną się powszechne. Natomiast nie ulega wątpliwości, że rozwój technologii teleinformatycznej zmieni oblicze usług lekarskich.